Witam was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Ale petauda. Panie, co ty schawy klepiesz? Jeżeli oglądaliście ostatnie materiały, to domyślacie się, że utknąłem w środzie wielkopolskiej. Jezu, ludzie się z takimi rodzą? Jak widać. Och, Szymuś jest taki kochany, że dał mi mój własny pokój. No i w ogóle się tutaj nie nudzimy. Nagraliśmy piosenkę. Powadzę po nalewie, szybka fura na chudzie ma, jedzie ze mną fajna świnia. Kampio siedzi, dupa cienka, będzie dzisiaj guma pękać. O ty, jaka dupa. Mało tego, nagraliśmy jakąś taką wstawkę reklamową do Skim Gantora. Możecie ją teraz zobaczyć i proszę, oceńcie w komentarzu, czy jest zabawna. Szymon! Adam! Ty słyszałeś to? Słyszałem. Cała wioska słyszała. Bestia jest głodna. Co my teraz zrobimy? Musimy go jakoś nakarmić. Ja nie mam pieniędzy. Stary, ja też nie mam pieniędzy. Masz jakiś plan? Masz skiny. Ty też masz skiny. Ty masz więcej. Skąd ty to wiesz? Jak się po nim patrzysz? Zdarzy się. Pośpiesz się, musimy coś zrobić. Widzisz? Masz więcej i droższe. I co ja mam teraz z tym zrobić? Sprzedaj je na Skim Gantor. Idzie. Ale które mam sprzedać? Wszystkie! No ale a kosę zaręczynową od mojej żony co dostałem? A chcesz wnerwić bestię? No, co sprzedam? Mogę z kodem i samu? Oczywiście, że tak. Czym on jest blisko? Weź go zatrzymaj! Potrzebujesz 2 minut! Jestem głodny! Jest już blisko. Powiedz, że mamy kasę. Sprzedałem! Uszanowanko, ktoś zamawiał pizzę? Jesteśmy uratowani. Kierowniczu, dziękuję. Jest okej? Okay? Kierowniku jeszcze dycha. Dzięki. Nas nie trzeba. Smacznego. Jeśli nie chcesz, żebym cię zjadł, sprzedaj swoje skiny na skincantor.com. Utkwiłem tu również dlatego, że wielkimi krokami zbliża się 31 października, czyli finał całej akcji na gigafura.pl. Akcji, w której możesz wygrać M4 Competition Cabrio, Combine Bizon, Fiata Multiple, Junaka M2 i wiele innych nagród. Chyba nie chcesz, żeby taka okazja uciekła ci sprzed nosa. Także wbij na gigafura.pl i kup jednego z e-booków. W zależności od tego, który pakiet wybierzesz, otrzymasz do tego adekwatną liczbę darmowych losów. A jak wiadomo, im więcej losów, tym prawdopodobnie większa szansa na zwycięstwo. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. No tak, ale że ta gra właśnie jest totalnie losowa i nad przebiegiem całej akcji czuwa komisja, dokładnie ta sama, która czuwała przy akcjach organizowanych przez Kamila L. To może wygrać ktoś, kto kupił tylko i wyłącznie jednego e-booka. Także daj sobie szansę, wbijaj! Jezus, jakie one są piękne. A co w dzisiejszym materiale? Spójrzcie sami, i samu na podwórku ma tyle pięknych BMW. I wiecie co? I żadnej nie potrafi używać zgodnie z jej przeznaczeniem. A już się umiem ślizgać. Gówno prawda, w środzie Wielkopolski jest tyle rond, które tylko proszą się o to, żeby pokonać je bokiem. Ale w końcu musiał nadejść ten dzień, w którym ktoś nauczy go tej pięknej sztuki, jaką jest drifting. Znaczy, zanim to się stanie, to Bandurskiemu oddam samolot, bo nie sapo, wiesz? Odwleka ten drift, odwleka, ale co się odwlecze, to nie uciecze. Dzień dobry, witamy. Witamy się teraz na filmie. Witaliśmy się wcześniej, ale jakie teraz podcast. Jakie one wielkie te chłopoki. Podcast. Siemano. Siema. A Zasia, ja się boję trochę. Za duży są dla ciebie? Wielkoludy normalnie, 2-metrowe. Ogólnie to wyszły nam takie dwie rzeczy. Mini zlocik i też mini wjazd na garaż do bungee. Chłopaki mają M4. O M4 wertowałem przez ostatni cały miesiąc, więc wszystko o nich wiecie. Ale taki poważny wjazd na garaż do bungee może się uda zrobić innym razem, żeby było światło. Tutaj za dużo nie udało nam się nagrać, gdyż niszczyciele dobrej zabawy i uśmiechu dzieci przyjechali, no i mamy trochę małe problemy. Dodatkowo nagrywaliśmy do Szymona stawkę, gdzie ludzie czy influencerzy muszą porównać, czy woleliby czarną, czy woleliby żółtą. I to
możecie u Isamu wbić na kanał, bo też chyba dzisiaj właśnie jego materiał wyszedł, więc zapraszam, zapraszam serdecznie. A my idziemy teraz niestety dać wszystkie dokumenty i pewnie tutaj kurwa pobawimy jeszcze z 2 godziny, jak nas wszystkich spiszą. A mają co spisywać. Muszą panowie zgadnąć, która przyjechała z Berlina kradziona. Chciałem sprawdzić, czy mają wszystkie żarówki, bo jak nie mam jakiejkolwiek, to już jest interesująco nieważne. Dobra, cholera, radiowóz mają w pełni sprawny, więc mogą to robić. Jakby nie mieli jakiejś żarówy, to byłoby super, byśmy mogli podważyć całą kontrolę. Na 100% u kogoś coś tu znajdą. O, już dzino chyba przejebany. Nie ma malego na tych dzino, to jest taki sławny typ. Ja jestem, ja mogę się rozjebać na nich. To trzeba. On jest sławniejszy od papieża. Ja nawet szybnie podnoszę do góry, bo was są tak mergani. Trochę nie pasuje teraz przy tych BMW-kach, ale... Ale ciut. Nie, no. Mam nadzieję, że nic za nie zrobią. Tylko, że ciemno się zrobiło, jak chłopaki. Panowie, jak chłopaki z policji by się dowiedzieli, co zamierzamy w drugiej części tego materiału robić, czyli driftować, to na pewno by nas zawinęli, nie? Ja odjadę. Trzeba odjechać? Trzeba jechać. Bądź tak. Gdzie bungee, tam problemy. I dotarliśmy na Tor Poznań dzięki uprzejmości Automobil Klubu Wielkopolskiego. I za chwilę Szymon będzie musiał całą nitkę toru pokonać bokiem. Serio, ktoś to kurwa uwierzył? Jak narciarze mają takie ośle łączki, to mamy ośli placyk. Specjalnie dla mnie. Kurwaś, mówię, opisujesz potem dwóch. No tak, ubrałem się specjalnie dla Adama, spałem około 25 minut, bo do mnie mówi: ty musisz stać o 10, dlatego założyłem szybkie okulary i udaję, że jestem w pełni sprawny. Normalnie do tego przedsięwzięcia wykorzystalibyśmy Gienka. Jesteś sam. Ale w tym przypadku trochę się boję, że może mu się faktycznie coś stać, dlatego... Chodź. Mamy wóz techniczny. Ej, otwórz ktoś bagażnik w Multipli, to umie. Jako przeszkody posłużą nam pufy, które zajebały z jego biura. Pierdolę, będziesz to prał. Dobra, Gienek będzie to prał. Ja na tym spałem ostatnio. Od czego zaczyna każdy prawdziwy drifter? Od kółeczka, wokół przeszkody. Jak to przywali, to się chyba nie zostanie. Nie, tak wyżej był. No, wyżej? No raz się musi. Jak na mojej, to i tak musi odjechać. Bo nigdy nie wiem, jak mi ślizgnie. Te auta to spierdolę, myślałem nad wycinką drzew. Ale jakby nie wzięliśmy piły, no jakby... Ej, nie? Jak ja to zrobię po godzinie snu, przerywanego kopaniem mojej córki w mnie w twarz, to jestem zajebiście dobrym drifterem. To jest pierwsze zadanie. Jakieś więcej będzie? A jak? Mówisz, że tylko kółko będę robił? Nie. Od kółka drifter zaczyna. Co jest potem taką rzeczą, która doszkala umiejętności? Uszema. Mamy jeszcze 2 pufy. Położyć jeszcze. Połóż się z tyłu. Kielek, jak to byś tak se leżał na tych pufach? Nie, nie będziesz se leżał na tych pufach. Jakby on leżał... Stary, nie będzie se... Dobra, to najpierw próbny jeden, a później się położę. Dobra, pal machinę we M2. Oczywiście będziemy tego robić ten dwójkę. Dobra, tak? Tam jak mnie smyrniesz. Żeby nie było, że widzę twoje auto upierdę. Tak naprawdę to ja tylko umiem się ślizgać. Jeśli chodzi o moje umiejętności drifterskie, to jestem zwykła pizda. Jeśli chodzi o moje przeszkolenie techniczne, w zakresie wiedzy teoretycznej nie mam jej żadnej. Jeśli chodzi o praktykę, zaraz będziemy robili fikołki. Mam nadzieję, że nikt z toru nie spojrzy na moje wygibasy, bo nie chcę się poniżyć. Trzymajcie kciuki, zostawcie lajka i napiszcie w komentarzu: rura, rura, rura musi jebać! 20 tysięcy polubień pod tym filmem i do jednego z komentujących poleci to BMW na calutki weekend. Także byku, jak nie masz pomysłu na komentarz, to napisz, kogo powinniśmy odwiedzić w serii Wjazd na Garaż, bo nasza akcja powoli dobiega końca, a życie toczy się dalej. Także co, łapka w górę, subskrypcja i lecimy z materiałem. Niektórzy mogą powiedzieć, że jak jest mokro i są liście, to łatwiej wyspinować i się rozpierdolić. No i k***a, macie rację. Koło tego? Tak, koło tego. A nie mogę... Tak? No. No, ja nie umiem. No właśnie wiem, dlatego chcę sprawdzić, jak bardzo nie umiesz. Jaki chuj. Ale poczekaj, się ustawię tak, jak chcę. Zobaczymy, jak podejdzie do tematu. Za daleko, jeszcze raz. Kurna. Ty,
to, że jest mokro i liście, to wcale ci nie przeszkodziło. Tak od strzała żeś strzelił. Bo ja ci nie mówiłem, ale ja kiedyś byłem posiadaczem M2 i kiedyś jakieś tam kółko sobie zrobiłem. Ale zaraz je poprawię, bo bym chciał się przytulić tak jak ty ryjem do kolana Genka. Więcej gazu, więcej! Czemu na mi tak zjeżdżą? Kurwa, idę do niego. Do środka. W sumie fakt, nauka driftu to chyba tak, że ja powinienem być tutaj, nie? No na razie się tylko ze mnie pewnie nabijałeś tam z boku. Oj, delikatnie, czekaj, zapnę pasy. Dobra. Dobra. Teraz jak mu się zadać, żebym był na przykład tym przyklejony do tego? No właśnie na przykład sobie daj tak i sobie skontrujemy. No dawaj tak i będziemy... I odbijaj ładnie. I gaz, więcej gaz, więcej gaz, więcej gaz, no widzisz, więcej gazu. I odpuszcza jej, no kurwa. Ze mną to się chyba stresujesz, bo normalnie ze mnie żeś pochonał. A bo ja delikatnie gazu dodałem. Nie, tu nie ma co kurwa delikatnie z gazem. Tu jest mokro, tutaj jak on już ci pójdzie, to już go wyczujesz, będziesz tak... Kurwa, nie umiem tak, tak będziesz ułechnął ten gaz. Dobrze, gaz, 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 gaz. Gaz, 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 mocniej gaz. I Genek nie żyje. Jak byłby to Genek, to już by go nie było. Gazu, gazu! Więcej, Szymek, gazu! Lipi, lipi! To takie co? Że tak powiem, wjebałeś się w moje wyro. To byłyby twoje nogi, Genek. Nie, nie będziesz tu siedział. Ja wiem, że ryski, ja wszystko rozumiem, ale Dawaj! No nie, bo będę hamował i będę się bał. Szymon, ufam tobie! A ja dla siebie nie. Wiedziałem to tylko pod kamerę, tak naprawdę też mu w tym przypadku nie ufam. Uciekniesz? Zdążę. Na pewno? Jestem szybki jak sraczka. A jestem bystry jak woda w kiblu, na pewno się dopełnimy. Boję się! No jak go jebnę, będzie więcej wyświetleń. No nie skręcę, to mu się boję. No on tu jest, ja mówię tak, skręcę, no i skręcę. Trzeci raz ten sam, będzie puszczam gaz. Przesunąć. Za dużo stresu mu zrobiliśmy. On mi tak tyle stresu mi naładował na łeb, że ja się cały czynce, k***a. Bo wszystko z tamtej strony zrobię, ale jak widzę jego nogę, mówię tak. Szkoda, żeby k***a utykał do końca życia, nie? Jeszcze bym musiał mu coś płacić, albo jakiś kanał boostować bez sensu, kurwa, ja się sam kończę. Bez niego będzie łatwiej. Gaz kontra, gaz kontra, gaz kontra. Jak na osiołku, k***a. Teraz już rozumiem. No dobra. Przesuńmy się, bo może my go stresujemy po prostu, może jest faktycznie. Odwróćmy się może. Trzeba się było odwrócić, ty! Uciekaj, uciekaj szybko! Uciekaj! Boję się jebnąć mu! Dawaj, schowałem kolana! Kurwa! Za dużo. Lewe mamo kolano! Ale kurza, ja mam piszczel! Ale jakby nie umiem jej jeszcze wyczuć. W drugiej konkurencji, bardziej próbie, a w zadaniu, kurwa, to nazwać chuje. Dobra, ósemkę będziesz teraz zrobił. Zostawiamy jeszcze kolejne dwie fufy i uwaga! Dzięki pachurze tutaj wjechaliśmy, załatwił nam na szybko. Chyba jest tak, fajnie. I założyliśmy się o całe 100 zł. Że nie zrobię? Znaczy ja powiedziałem, że nie zrobisz za pierwszym ósemki, a pachura powiedział, że zrobisz. Za pierwszym? Za pierwszym. On tak w ciebie wierzy. Ja go kocham, my się długo znamy, ale on moje ósemki nigdy nie widział. Gdzie stawiamy tutaj, nie? Gdzie? Przyłożenie! Za szeroko. Co za szeroko? Petarda! Rura! Rura! Rura musi jebać! Seba, specjalnie dla ciebie tą ósemkę rozjebę. Jak on teraz tego za pierwszy nie machnie, to ja mam easy stówkę w kieszeni. Ale bo mi ślizgło na liściach! Bo tam musisz rzucić! Idę z nim! Pachura! Bliczka wysyłaj! Dawaj, czekaj, no to zatrzęsą od tam normalnie. Dobrze. Normalnie tam. Tu kiedy, a nie wiem kiedy to złamać. Dalej, wiesz, jakby nie musisz... A, że nie muszę przy samym... Nie, no to wyjebane! No kurwa, dałeś szeroko! Od
chciały. Tak, bo jakby je źle ułożyłeś, one straciły trakcję i teraz musisz jakby spróbować, żeby one tą trakcję odzyskały, nie? Okay. Widzisz? Jakby tutaj z miejsca, no bo faktycznie one będą nam gubiły tą trakcję, bo jest mokro. Strasznie mokro. Teraz spróbuję w tą stronę dojść. Nie było gazu, słyszałem. A do końca nie było. No a o to chodzi, żeby do końca. Nie, ale nie teraz. No właśnie, o to chodzi, że ty jak wychodzisz z tego zakrętu, to ten samochód potrzebuje... Dobra. I odbij. To gdzie to miałem zrobić wtedy? No prawie, jakby za późno odbiłeś kierowniczkę, nie? Tak. Czyli trzymać ją nawet na hama, jak ona chce cię odwrócić. Znaczy nie, już musisz ją powoli odwracać. Musisz wyczuć, gdzie, wyobrazić sobie w głowie, gdzie są twoje koła, znaczy jak one są ustawione, nie? A żeś to mi kiedyś mówił po pijanemu. No tak być. I teraz hop i gaz. Widzisz? Widzisz, on cię wyrzuci, dobra, bo sprawi, że te przednie koła z powrotem złapią trakcję. Właśnie teraz poczułem. Czekaj, to jest chyba do zrobienia. Tutaj wpadłeś zbyt dużym kątem, bo już miałeś 90 stopni, normalnie stałeś, więc żeby dwie tony, to na 725, bo tyle to gówno waży, przerzuciła się z powrotem, to nie jest takie łatwe, to musiał być hamulec, gaz. Czuję w rękę. A to hamulec ty używasz w takim czymś? No czasami. Znaczy... A to ja nie wiedziałem, jakby teraz się dowiedziałem, że jest coś takiego jak hamulec. Znaczy, można użyć i na hamulcu to zrobić, ale... Widzisz? No, dobra, gaz. I odbijaj kierownicą. Ona, ja już czułem, że ona tak... To już wiem, że nie wyjdę z tego. No tak. Adaś, to nie jest takie kurde łatwe. Nie jest takie łatwe. Nie jest. To jest dla mnie tak, jakby ja w szoku. Ale zrobię ją, zobaczysz, żeśmy... Żeśmy mieli... Z głodu umarli tutaj. Dobrze. Nie wiedziałem, czy puścić gaz, czy dodać, cholera jasna. Może... Daj mnie, bo ja może źle ustawiłem tor. Może faktycznie za wąsko, albo za szeroko, albo... Kurde, mi się wydaje, że tak jebniesz ją na raz, wiesz? Może źle trasę po prostu ustawiłem, no kurwa, no przecież ja na oko te pufy kładłem. Może odjebałem, nie? Widać, że z pedałem gazu się urodził od razu, nie? Manipulatorem jesteś na YouTubie, kurwa. Manipulator, ty. Debil. Stawisz to? Dodajemy gazu. Tak na mnie patrzy, co no, ja robię. Ja zobaczyłem, że ty nie patrzysz. A ja myślałem, że też popełniasz błędy. Wszyscy popełniają błędy, jesteśmy tylko ludzi. Ty, teraz ładnie zrobiliśmy. Jak próbowałem uczyć taku i nitra driftować, to założyłem jakieś berliny, które nam odjebało po drugim okrążeniu. A teraz nam tysiące opon założyło... Hanku! I się kurwa nie kończą. No to się musi udać. To się może, Widziałeś, to się da zrobić. Stary, ja oglądam Psi Patrol, oni też tak robią. Poczuł się jak Chase. Poczuł się... Albo Marshall. Jezus, chciałbym być jak Marshall. Poczuł się, że jedziesz na ratunek. Robię to dla mojej córki. Rura musi jechać. Jeszcze raz! Szymon, cała Polska na ciebie patrzy. Gdzie
jedziesz? Gdzie jedziesz? Tu jest trasa jak coś. 1 hour later. 346 minutes later. One pair of pants later. Dzimuś, no wojdzie, nie? A niech dycha pojedzie. Ty kurwa, może faktycznie. Tylko muszę mieć muzykę do tego. Macie jakieś grajotko? Co? Grajotko masz? No coś tu gra. Gra? No. Kurwa, Ty pies krzaków! Daj mi muzykę! Daj mi kurwa, jakie techno, nie? Dycha kurwa, chcę jechać! Wolniej kurwa! No połóż się jeszcze! No kopytkujesz tutaj, czy mamy się do ciebie udać? Mam podjechać, czy ja mam mało wachy tej? A ty myślisz, że wacha tu na drzewach rośnie? Tylko ja nie wiem, czy ja się zmieszczę tak szeroko machać rękami. No bo będę jechał tak. Kurwa, spróbuj. Może to będzie rozwiązanie. Ale musisz mi puścić w radyjku. Pierdalajcie z toru. Dobra. Trymiga. Widać ślady jelenia. Nie mnie spłakał jak sprzedawał. Jezus, miał zawód. Kurwa do poza. Rura musi jebać! Zawsze musi być happy end. Chciałem w tym momencie powiedzieć, że perfekcyjnie Szymonowi wychodzi kręcenie się w kółko. Że już ronda to będzie pestka dla ciebie. Jakby skontaktuj się z pomocą drogową, jazda niemożliwa. Nie wiem, jakby... Nie wiem, czy to jest jak nie miałem. Ja też nie wiem. Ale czapa. Ósemkę zrobiłeś perfekcyjnie. Kończąc przy tym M2. Jest gwarancja, nie? O chuj. Otwórz maskę. Podnieś maskę, zobaczmy co tam jest. Dajcie od razu gaśnicę. Silnik jest na miejscu. Ja nie chciał. Niech ostygnie. Co? Niech ostygnie. Ona sama jest w szoku po prostu, że zrobiłem ósemkę perfekcyjną. Ale przynajmniej samochodem. Takich możesz jeszcze kupić 8. No, to jest gwarancja, po to, że właśnie ona została zrobiona. I w Gigafurze, moi drodzy, też macie gwarancję właśnie w takich przypadkach. Jak coś się stanie. Gigafura.pl. U ciebie się tak nie stanie, bo u ciebie nie ma tak chujowego kierowcy, jaki był tutaj. Gasła, jak kopy bąka zrobiłem ostatniego. Coś śmierdzi, jakby coś zdechło. Spociłem się, człowiek. Gacie mokre, dojdzie. Plecy mokre, pato, woda. Ale ładna była ostatnia. Bardzo ładna. Ładna. Ja już umiem ją, bo już ją umiem. Bo wiem, że teraz będziesz robił cały czas. Teraz już będę robił. Teraz już będę robił. Bo ja potrzebowałem tylko tej jednej, zrobiłem tak. A to tu trzeba ją złamać, mówię. I już robiłem do końca. Tylko na początku, trochę późno to złapałem. Ręce was nie było od trzymania kamery? Nie. Ale mówię tak. Wróciła. Jest? Tak. Dobra, to nadal możesz ją na tydzień wygrać. Rację. Ona k***a zwariowała, co ty zrobiłeś. Ale dobra była, nie? Ale nie wiem, czy nie była lepsza ta jak gdzieś w środku, a ona tylko z GoProsa była nagrana. Nie, ta teraz była jeszcze lepsza. Dobra, M2, moi widzowie, była k***a w szoku. Aż chciała skontaktować się z pomocą drogową. Ej, jedziemy na jedzenie. Pierda, stop, no. Kupujcie buczki! Nara!